Ależ wspaniałą pogodę przyniósł nam piątek w Wielkopolsce. I błękit nieba, i promienie słoneczne, i to ciepło, które wręcz zachęcało do tego, by dłużej być dzisiaj poza domem. Przed nami weekend. Co nam przyniesie pierwszy dzień tegoż weekendu w Poznaniu i w Polsce? O tym w tym serwisie Meteo. Szymon Kozłowski, witam Państwa serdecznie, gorąco zapraszam. Dzisiejsze serwisy Meteo mam przyjemność prowadzić dla Państwa z terenu Międzynarodowych Targów Poznańskich. Znajduje się dokładnie w pawilonie 3A, a tutaj trwają targi, smaki regionów. Kakory, dzyndzałki, brzat i fuczki. Mówi to coś Państwu? No ale bez względu na odpowiedź, koniecznie trzeba odwiedzić Międzynarodowe Targi Poznańskie do 1 października i poznać tradycyjne smaki Polski. To właśnie tutaj po raz kolejny odbywa się wydarzenie, które odkrywa przed uczestnikami smaki i aromaty kształtujące naszą narodową kulinarną tożsamość. No i grupa MTP wraz ze Związkiem Województw Rzeczypospolitej Polskiej zapraszają na fascynującą podróż kulinarną podczas targów smaki regionu. Co ważne, wstęp jest bezpłatny, a targi smaki regionów to nie tylko przegląd różnorodności smaków Polski, ale także promocja zdrowej, naturalnej żywności oraz produktów ekologicznych i regionalnych. A to wydarzenie również dla świadomych konsumentów poszukujących produktów wolnych od chemii i sztucznych dodatków. Oferowane produkty oddają autentyczne smaki, które kształtują naszą narodową kuchnię i stanowią źródło inspiracji dla nowoczesnych kulinarnych eksperymentów. Co ważne, drodzy Państwo, istotnym punktem wydarzenia jest także scena kulinarna, której główną atrakcją są oczywiście inspirujące pokazy kulinarne oraz prezentacje dań przygotowanych przez mistrzów kuchni. Jednym słowem, pysznie, smacznie i bardzo zdrowo. Warto tutaj przyjechać i cieszyć się tym wszystkim, co dla Państwa na targach smaki regionów jest. A mamy tutaj przedstawicieli i czy województwa świętokrzyskiego, czy wielkopolskiego, czy warmińsko-mazurskiego i innych regionów Polski. Zatem warto spróbować te pyszne smaki na MTP w weekend. Teraz sprawdzamy, Szanowni Państwo, jaka pogoda przed nami. Noc z piątku na sobotę przyniesie sporo chmur nad całą Wielkopolską i opady deszczu możliwe w każdej wielkopolskiej miejscowości. W ciągu nocy 15 stopni w Poznaniu i wiatr umiarkowany. Jutro od samego rana jeszcze gdzieniegdzie słabe opady deszczu, ale z każdą kolejną sobotnią godziną przebłyski słoneczne i czeka nas pogodny dzień z dużą dawką promieni słonecznych, zwłaszcza w drugiej części dnia. W ciągu dnia chłodniej niż dziś, maksymalnie 18 stopni. Wiatr powieje umiarkowanie z kierunków północno-zachodnich, a na barometrach 1023 hektopaskale i ciśnienie będzie rosnąć. No to zobaczmy, jak to będzie jutro, w pierwszy dzień weekendu, w całym kraju. No, prognozowane zmiany charakteru aury z typowo letniej na zbliżoną do jesiennej związane są z wielkoskalowymi zmianami cyrkulacji nad kontynentem i północnym Atlantykiem. Dominujący nad wschodnią częścią kontynentu wyż rosyjski słabnąc ustępuje na wschód pod naporem aktywnej, rozległej strefy atlantyckich niżów. I to też widać w prognozie na jutro. Dużo chmur nie tylko nad północnym wschodem, ale także nad centrum, nad wschodem południu i południowym wschodem Polski. Tam wszędzie duży front będzie się przetaczał jutro, nosząc chmury i sporo opadów deszczu, chociażby w okolicach Krakowa czy na południowym wschodzie. Pogodny dzień w Szczecinie i we Wrocławiu, tam więcej promieni słonecznych, najwięcej właśnie na południowym zachodzie. W ciągu dnia chłodniej w całej Polsce, bo 17 stopni w Ełku, 19 w Łodzi, 19 w Szczecinie i 18 w Krakowie. Czasami takie dni się zdarzają jesienią, że chmury, opady deszczu się pojawią, tak jak chociażby jutro na wschodzie, południowym wschodzie czy południu naszego kraju, gdzie opadów deszczu również nie zabraknie. No ale przecież opady deszczu są potrzebne, by rośliny rosły, prawda? A ja cały czas znajduję się na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie 3A. To właśnie tutaj mamy targi smaki regionów, a targi smaki regionów po raz kolejny w tym roku zachwycają. To przecież podróż przez kulinarne bogactwo 15 regionów. Tutaj obecni są wystawcy z 15 województw, gotowi zaprezentować najsmaczniejsze przysmaki ze swojego regionu. A uczestnicy mają okazję nie tylko skosztować, ale także takie wziąć ze sobą produkty naturalne, ekologiczne, do których produkcji firmy dokładają wszelkich starań. Na wśród dostępnych specjałów znajdą się m.in. pasztet ze śledzia, naturalne octy i syropy z ziół i kwiatów, różnego rodzaju miody, na przykład z dodatkiem płatków róży, wędliny wędzone naturalnym drewnem, rzemieślnicze miody pitne, bez dodatku barwników, aromatów i konserwantów. Tu nie zabraknie także ręcznie wyrabianych pierogów nadziewanych kaszą gryczaną i grzybami z Puszczy Iłżeckiej, czy octu z kwiatów bzu, lawendy, wytwarzanego w naturalnym, powolnym procesie fermentacji. Tutaj także warsztaty kulinarne i edukacyjne dla małych smakoszy. Możecie Państwo tutaj przychodzić i wybierać się. To wszystko podczas najbliższego weekendu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich w pawilonie 3A. Targi smaki regionów
wręcz zachwycają. Ja Państwu pięknie dziękuję za uwagę. Życzę wszystkiego pogodnego z terenu MTP. Do zobaczenia.